przed nami pierwsza pamuła, ale jednocześnie też największe wyzwanie przed nami, bo faktycznie remont miasta Stokamienic w porównaniu z tym, co w tej chwili za naszymi plecami, myślę, że był do tej pory był bardzo łatwym programem i społecznym, i związanym z rewitalizacją. Ten obiekt, który podobnie jak Krojna, tylko jeżeli pomnożymy to razy 4-5, wreszcie doczeka się swojego powrotu do życia, tak naprawdę życia z czasów, kiedy był utworzony. Odtworzymy przepiękną czerwoną cegłę, znikną wspólne toalety na korytarzach, pojawią się nowe przestrzenie związane czy to z lokalami użytkowymi, ale również lokalami biurowymi, no i oczywiście mieszkaniówka. I mam nadzieję, że ten obiekt, który w tej chwili w takim dużym kontraście jest dla części dotyczącej drugiej strony ogrodowej, czyli manufaktury i przepięknie odrestaurowanego hotelu Andels, myślę, że będzie już na równi konkurował z tymi obiektami, które wcześniej prywatny kapitał zrealizował. Co bardzo ważne, jak Państwo wiecie, tego typu rewitalizacje jak manufaktura powodują swego rodzaju pączkowanie i w ślad za tym zaczyna odradzać się miasto. W Łodzi niestety tak się nie zadziało i to z uwagi właśnie na mienie miejskie, ponieważ tutaj barierą stały się olbrzymie obiekty kubaturowe należące do miasta, które miasto przez te lata nie zainwestowało, czyli dalszy postęp, gdzie i wspólnoty, i prywatny kapitał mógłby zacząć również odradzać swoją należącą do niego tkankę miejską, niestety nie nastąpił. W tej chwili ten proces trwa jak gdyby z dwóch stron. Widzicie Państwo, jak zmienia się ulica Legionów od strony właśnie tej północnej. W tej chwili równie intensywnie zacznie zmieniać się ulica Ogrodowa od strony południowej. To są jedne z najcenniejszych obiektów historycznych, świadczących o przeszłości naszego miasta. One bardzo kontrastują, jak pani prezydent powiedziała, z tymi nieruchomościami już odnowionymi. W najgorszym stanie rzeczywiście jest ta famuła, za którą bierzemy się w tym roku. W tym roku powstanie projekt, będą zrobione badania konserwatorskie dotyczące również tego, jaki był wystrój i na ile da się ten wystrój elewacji odtworzyć. Jak widzimy, na sąsiednich famułach wystrój jest dużo bogatszy. Tutaj prawdopodobnie przed tynkowaniem pozbyto się części tego neorenesansowego detalu. Chciałam wspomnieć, że budynki powstawały pod okiem Hilarego Majewskiego i Franciszka Chełmińskiego, czyli takich dwóch czołowych architektów miasta. Od bardzo dawna są w rejestrze zabytków i niestety nie dbano o nie. Mam nadzieję, że po przywróceniu detalu one będą świadczyć o tym, jak bogate było to miasto i jak bogaty był właściciel również tej fabryki, ponieważ ten wystrój powstawał specjalnie po to, żeby podkreślić zasobność portfela pana Poznańskiego.